offering light-speed access to each of the park's attractions. Perfect for jittery visitors with no attention span to spare on getting there. Halo, halo, dzień dobry, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Ja nazywam się Pomidorowy.pl, a was chciałbym zaprosić na bonusowy odcinek Zagrajmy w Sonic Colors Ultimate. O mój Boże, jak ja dawno w tę gierkę nie grałem. Ostatnie moje zagranie w tę gierkę było jakoś w listopadzie, jak tam nadrabiałem sobie S-rangi. Jak widzicie, zresztą mamy wszystkie S-rangi zdobyte oraz wszystkie czerwone pierścienie. Tak więc wymagało to ode mnie niejednego skupienia i byłem dosłownie kłębkiem nerwów, bo momentami było to naprawdę trudne. I mamy tutaj jeszcze trochę rzeczy do zrobienia, moi drodzy. Otóż przede wszystkim spójrzcie sobie na te wszystkie światy, które zwiedziliśmy. Wszystkie mamy zaliczone o dziwo na 95%. Otóż, gdzie nam brakuje tych 5%, pewnie się zastanawiacie. Otóż, jak widzicie, jest tutaj ikonka z tym oto mężczyzną robotycznym, czyli Metal Sonicem. I będziemy się na nim skupiać, jeżeli chodzi o te światy, ponieważ będziemy musieli odbyć konfrontację z rywalem. Kiedy nam się uda to zrobić, to wtedy wszystkie te światy będą wyczyszczone na 100%. Następnie, pozostał nam jeszcze Egg Shuttle, za który warto byłoby się zabrać. Oraz Gameland, czyli miejsce, w którym będziemy zbierać szmaragdy chaosu, ponieważ tak, szmaragdy chaosu również w tej gierce występują. I teraz taka ciekawostka. Koszulka, w której obecnie siedzę, to jest koszulka, która wystąpiła w ostatnim odcinku, a ostatni odcinek był 25 albo 8 października 2021, tak więc no, kawałeczek czasu już było. Dobra, to co? Od czego by tutaj zacząć? Może Egg Shuttle na początku zrobimy sobie. Jestem ciekaw, o co tutaj z tym Egg Shuttle chodzi. Czyli będziemy musieli prawdopodobnie pobijać rekordy. Okej. Zobaczmy. Etap 01. Egg Shuttle. Co to jest? A i teraz kamerkę mam na wprost, ponieważ większość serii ona była tutaj. Przez co wyglądało to tak, jak ja bym grał w taki sposób. A ja nie chcę grać w taki sposób, bo ja jak coś mówię, to chcę też się na was patrzeć. A nie być tak, wiecie, no można by powiedzieć, że z boku, no nie? Ja już kurde nie pamiętam tutaj kontrolek w tej gierce, powiem wam szczerze. Dlatego może być ciekawie, ale pamiętam, że teraz boost robiło się kółkiem. Dobra, znaczy cały czas się robiło, ale przypomniałem sobie, że się robiło. Że się boost aktywowało, jak to się mówi. I ten odcinek prawdopodobnie to już jest w ogóle ostatni odcinek z tej serii. Dlatego, że no jak robiłem tę serię na początku, to zapomniałem, że coś takiego jak szmaragdy chaosu istnieje w tej gierce. I przy okazji zauważyłem, że są rzeczy, które pominąłem, a wolę nie omijać takich rzeczy. Więc stąd jest ten bonusowy odcinek, bo tak to dawno byśmy sobie o serii już zapomnieli i tak naprawdę zostałby mi teraz tylko Rayman Redemption do dokończenia z takich starych serii. Bo jak wiecie, bądź też i nie, ale wczoraj, czyli 11 sierpnia, skończyłem Crash Bandicoot 4 najwyższy czas na 106%. Dzięki czemu ukończyłem ostatniego Crasha na tym kanale na chwilę obecną, ponieważ póki co żadnego nowego Crasha nie widzę na horyzoncie. Ale jeżeli wyjdzie jakiś nowy Crash, to oczywiście, że sobie go zrobimy, bo teraz Crash tak naprawdę będzie miał rację bytu tylko wtedy, kiedy nowe gry będą wychodzić. No i elegancko, ładnie nam poszło. Minuta 37, okej. I tak będziemy musieli podbijać sobie rekordy, Egg Shuttle. Ile jest w ogóle tutaj etapów, to mnie zastanawia. Jestem bardzo ciekaw. No pierwszy to nam poszedł bardzo sprawnie. Bo chyba Egg Shuttle nie polega na tym, że będziemy wszystkie światy przechodzić tutaj. Nie no, chyba aż tak nie będzie. Wątpię w to. Bo nie powiem, trochę mi się nie widzi przechodzić wszystkich światów od zera. Oj, 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 oj. Tu już się trochę spowolniłem. Ale mam nadzieję, że to nie powstrzyma mnie od tego, żeby przejść ten poziom. Bo wierzcie mi, że ja chcę to przejść. Dla trofki zrobię wszystko, w szczególności, że
jak wszystko pójdzie zgodnie z planem, to będziemy wbijali w tym bonusowym odcinku platynową trofkę. Co za tym idzie, to będzie druga platyna z rzędu, bo wczoraj wbiłem w Crashu 4, a dzisiaj bym w Soniku wbił. No i przy okazji też wypadałoby na dniach odpalić w końcu streama, bo teraz troszeczkę tych streamów nie było. Spowodowane to było tym, że chciałem po prostu w nadzwyczajnym świecie trochę odpocząć i zająć się bardziej sobą. Ale też w planach mam, jeżeli chodzi o streamowanie, bo tak już mogę to zdradzić, bo tak czy siak o tym też wspomnę na live'ie. Jeżeli ktoś nie oglądał Sonika Colors Ultimate z różnych powodów, bo niektórzy na przykład nie oglądają, bo ich po prostu Sonic nie interesuje i jakby ja to szanuję, no nie? Bo nie każdego musi interesować. Ale tak, będę też chciał splatynować sobie Kangur Kakao, bo jakaś aktualizacja wyszła teraz do Kangur Kakao, więc być może naprawi to błędy, bo ponoć słyszałem, że Kangur Kakao jest niemożliwy do zrobienia na platynową trofkę, dlatego że tam jest jakiś błąd z trofką jedną. A teraz być może, jako że weszła aktualizacja, to możliwe, że to naprawili. Mam przynajmniej taką nadzieję. No i można by powiedzieć, że tu po raz ostatni już zwiedzamy te dobrze nam znane tereny, no nie? Więc możecie napatrzeć się, póki jest taka możliwość, na tereny, które tutaj już zwiedzaliśmy, czyli te chociażby pierwszy świat. No i co, teraz będziemy wyczekiwać na nowe gry z niebieskim jeżem również. Bo nie powiem, bardzo chcę, żeby kolejna jakaś gierka wyszła, żeby sobie poogrywać. Bo bardzo lubię Sonika. Może, powiem tak, jestem fanem Sonika, ale może nie aż takim turbo fanem jak fanem Crasha. Ale mimo co jednak mam szacunek do niebieskiego jeża, bo ma w mojej opinii dużo bardzo fajnych gierek. I trochę taka niepopularna opinia, ponieważ... Znaczy niepopularna. Bardziej bym chciał powiedzieć co innego, w sensie... Kurwa, bo się trochę zakręciłem. Mam na myśli chociażby to, że ja mam taką bardzo trochę skrajną opinię od większości fanów, bo na przykład są gry, które według fanbase'u są słabe, a dla mnie na przykład są spoko, bo ja jestem osobiście jedną z osób, które faktycznie mają w jakimś stopniu szacunek do Sonika 06 na przykład. Bo nie wiem, pomimo tych błędów, pomimo tego, że to jest najgorszy Sonic z całej serii, tak jak to ludzie mówią, to jednak mam taki szacunek do Sonika 06 poprzez, nie wiem, nawet fabułę, poprzez kurcze pieczone soundtrack. Ja potrafię się dobrze bawić w Soniku 06, powiem wam szczerze. Jedyny Sonic, za którym ja nie przepadam osobiście, to jest Genesis na Advance'a. I też niektórzy, oczywiście nie powiem, że wszyscy, no bo nie wszyscy wiadomo, hashtag nie wszyscy. Ale są osoby, które też trochę cisnęły po Sonicu Riders z jakiegoś powodu. I też chciałbym dowiedzieć się dlaczego. Bo ja osobiście do Ridersa nic nie mam. Wydaje mi się całkiem spoko gierką. Zajebiście. Dalej. Tam chyba żyćko zdobyłem. Tak mi się wydaje. Bo słyszałem jakiś taki dźwięk bardzo charakterystyczny. Ale powiem wam, że kurczę, stęskniłem się trochę za tą gierką. Tak delikatnie. Naprawdę nie mogę w to uwierzyć, że ja tę gierkę robiłem w październiku. A od października tak szybko czas minął, no nie? No przecież kurde, niedawno był ten październik, a teraz mamy już sierpień 2022. Moi drodzy, co tu się dzieje? Czas zdecydowanie za szybko leci. Nie wiem szczerze, jaki czas musimy osiągnąć, żeby pokonać tego Egg Shuttle. W sensie zaliczyć Egg Shuttle, bardziej to miałem na myśli. Ale zobaczymy. Najwyżej wyjdzie godzinny odcinek bonusowy. No trudno, cóż poradzić, jak to się mówi, no nie? Tak jakby... No czasem bywa tak.
No ładnie, kurczę. Pyk, 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 pyk. Minuta. Kurczę, pieczone, ładnie. Co tu mamy dalej? Ekshuttle 06. Sorki, że ja taki teraz mało gadatliwy jestem, ale szczerze nawet nie wiem, co ja mogę powiedzieć. Poza tym, że jest ładna pogoda za oknem, tak fajnie, cieplutko. To jednak, no kurczę, pieczone, no nie wiem, co mogę wam powiedzieć tutaj tak szczerze. Myślałem, że tutaj, nie wiem, Ekshuttle będzie miał przy okazji jakieś ciekawostki, to wiadomo, zrobiłbym to z ekranem ciekawostkowym. Chyba, że ma, ale dopiero teraz to odkryję. Albo okaże się, że ciekawostki będą takie... jakby to można powiedzieć, takie... Oe! Kurwa! Co ty odpierdalasz? Chyba, że ciekawostki, wiecie, będą takie... No takie trochę o kant dupy rozbić, jak to się mówi. To takie trochę bez sensu będzie, żeby robić o nich ten ekran. ...45 sekund. Byłoby trochę szybciej, gdyby nie fakt, że zginąłem parę razy. Etap 07. To chyba boss będzie, nie? XD. Zajebiście. I po bosie. No szybko poszło w sumie. 29 sekund. Elegancko. No chyba to będzie właśnie coś takiego, że będziemy wszystkie światy zwiedzać, tak więc... Moi drodzy, to wiecie co, zróbmy tak, bo ja póki co nie mam za bardzo co ciekawego do powiedzenia na temat... tych światów ponownie, no bo już zwiedzamy je któryś raz z rzędu. Więc umówmy się, że po prostu zobaczymy się w momencie, kiedy ja ten... Kiedy przejdę to, bo w zasadzie to cały czas widzimy to samo. Tak więc cięcie robimy. Moi drodzy, jesteśmy już na 45 etapie Ekshuttle. Jest to ostatni poziom. Być może dostaniemy trofkę, a być może nie. Chociaż z tego co widziałem, to nie było tam jakiegoś konkretnego czasu, żeby w odpowiednim czasie właśnie przejść Ekshuttle. Więc wydaje mi się, że może się uda. Bo tutaj chyba trofka... tak naprawdę zależy od tego, żeby przejść to Ekshuttle. A jako, że mam 41 żyć, to easy, jak to się mówi. Dokładnie tak. Mamy to! Długodystansowiec! Proszę Państwa! Jest to ogarnięte! I teraz mogę sobie nazwać save'a. Znaczy... To ja sobie nazwę oczywiście standardowo POIM. POIM? Kurde. Teraz lecimy, kurde, do O. Szybko, proszę dawać mi literkę O. O jak... nie wiem. O jak ortografia, bo niektórym by się przydała. I M, pom, elegancko, zajebiście. Ale już nie chcę powtarzać, sorry, ej, chwila, moment. Proszę mi stąd wyjść, w trybie natychmiastowym. Ja już nie chcę powtarzać, ja już mam dosyć powtarzania. Przykro mi, ej, trofkę chciałem, no to wychodzę. Eluwina, jak to się mówi. To, co miałem zrobić, zrobiłem, więc...
62%. Dobra, więc teraz tak. Teraz zastanawiam się, czy by czasem nie zabrać się za... za właściwie Metal Sonica, no nie? Zrobimy sobie wyścigi z nim, a potem przejdziemy do... tych, do szmaragdów. Tak więc dajcie mi jeszcze sekundkę, bo ja szybko z pieskiem zejdę, bo jest 12:30, a wypadałoby pieska na spacerek wyprowadzić. Tak więc Z2! Dobrze, moi drodzy, jestem z powrotem. Słuchajcie, żebyśmy się źle nie zrozumieli, to nie jest tak, że mam tutaj tłuste włosy, tylko po prostu byłem umyć włosy w momencie, kiedy wróciłem z pieskiem. I teraz lecimy. Zaczynamy, kurde, starcie rywali. Oczywiście, że chcę. Dawaj, kurde, frajerze, Metal Soniczku. Fajna w ogóle pokazówka. Taka tu, co przed chwilą miała miejsce. Okej, dobra. Rival Rush. Jedziemy z koksem. Pojedziemy z gnojem. Tu widzę, że on tam w tle będzie nas gonił. Dojedziemy, śmiecia, kurde. Kurde, ale on jest szybszy trochę. To może nie być takie proste, jakby się wydawało. Nie no, będzie. Myślę, że damy radę. Dobra, jeszcze raz odpalę ten wyścig z Metal Sonikiem, bo ja widzę, że chyba, kurczę pieczone, może być słabiutko. Ale zaraz, kurde, gnoja prześcigniemy. Trzeba będzie sobie jakoś poradzić. Nie ma wyboru, jak to się mówi. Powiem wam, że to jest naprawdę, kurde, posrane, ale mam nadzieję, że się uda. Mam, kurczę, nadzieję, że się uda, bo tu widzę, że żeśmy już go dogonili, frajera. Skacze, kurde, śmieć. Prześcigniemy cię, chuju! Kurwa, dobry jest! Zna mapę, kurwa, na pamięć, śmietnik. Czekajcie, zaraz, kurde, parówę wyprzedzimy. Prędzej czy później się uda. Mówiłem, prędzej czy później się uda? Dobra, czekaj sobie tam, śmieciu. Dobrze, elegancko pokonany został. Haha! I co teraz, kurde, paruwo? No, ranga A, kurcze pieczone. Trochę szkoda, że ranga A, no ale trudno się mówi. Takie życie. Mogła być S na przykład, no nie? Ale no, niestety jest A. Tropikalna dominacja, elegancko. Mamy, kurczę, pieczone trofkę za zrobienie 100% w Tropical Resort. No i elegancko. Tak więc tutaj już mamy świat zrobiony na 100%, bez zbędnych ceregieli. Więc teraz przejdźmy sobie do Sweet Mountain i lecimy na konfrontację z metalowym chłopcem tam, no nie? Wszystko się ładnie nagrywa, wszystko się pięknie nagrywa, bym powiedział. Bellissimo al dente. Zobaczymy, jak polecimy sobie tutaj.
Bo szczerze powiedziawszy, tutaj może być ciekawie, a musimy zdawać sobie sprawę z tego, że Sweet Mountain no będzie coraz ciężej, no nie? W sensie od Sweet Mountain może być coraz ciężej, jeżeli chodzi o wyścig z tym pajacem. Ale jeżeli chodzi o takie urozmaicenie, jeżeli chodzi o takie dodatkowe rzeczy do roboty, to jestem jak najbardziej pozytywnie odbieram samo pojawienie się Metal Sonica i ten cały wyścig z nim. Wydawało mi się, że to będzie bardziej uciążliwe, ale wystarczy tylko mniej więcej gdzieś go tam zagiąć na niektórych tych i będzie picobello. A to nie jest też ciężkie, żeby go zagiąć. Bo on w pewnych momentach się zatrzymuje też. Bo na przykład z czymś nie wyrabia psychicznie, hehehe. Jakkolwiek to of course brzmi. Na przykład teraz mnie wyprzedził, kurwa, śmieć. Dlatego zrobię uruchom ponownie i teraz ja go dojadę jakoś. Najwyżej będę korzystał z tych wispów, które będę miał po drodze, no nie? Na przykład Rocket. Mam troszkę inny pomysł, jeżeli chodzi o konfrontację z Metal Sonicem. Ja wam zaraz to pokażę. A mianowicie polecimy sobie w lewo. A wyprzedzimy go trochę, tak przynajmniej mi się wydaje. Patrzcie w ogóle na to, widzicie to? Lol. Opłacało się tędy lecieć. Przynajmniej go troszeczkę wyprzedziliśmy. Trzeba będzie tak skrótami polecieć, wiecie, trochę tak, trochę innymi ścieżkami. Bo wtedy jest spora szansa, że uda nam się go w jakiś taki sposób Powiem tak, moi drodzy, jest zacięta walka. Kurwa. Patrzcie teraz na to, zobaczcie jaka to jest walka, kurwa, nie? Zobaczcie gdzie on jest, a gdzie ja jestem. Jest! Rozjebany! Rozjebany w drobny mak! Chuj ci w dupę! Chuj ci w dupę! No dobra, no to robimy teraz wtedy Starlight Carnival. Zobaczymy jak tutaj będzie wyglądał pojedynek z rywalem. 28 minut na liczniku, ale wiadomo, tam trzeba będzie co nieco poedytować trochę. Tak więc spokojnie. Ja mam wszystko pod kontrolą. Jak to się mówi. Teraz w akcie pierwszym będziemy się tłuc z tym przegrywem. O! Do góry nogami. No to jestem ciekaw, jakie on tutaj skróty zna, bo na razie to ja póki co wychodzę na prowadzenie. Oj. Oj, oj, oj. Teraz musimy czekać. Jaki cheater. Jaki cheater. Ej, widzieliście to, co on zrobił? To mnie bardzo denerwuje tutaj, nie? Jeżeli chodzi o te... jeżeli chodzi właśnie o te takie... Kurwa, nawet nie wiem, jak to nazwać. Bo przez to on jest teraz na prowadzeniu. O właśnie, przez te trampoliny takie. Tylko najlepsze jest to, że jego to nie spowalnia, ponieważ on pewnie sobie skacze jak chce. Hej, denerwuje mnie to trochę. Dziwna mechanika. Thank you.
No i piękna ranga A jest i kurde, w śmieć został pokonany. Oh yeah. Kompletny karnawał. No w sumie racja. Trochę w tym prawdy jest. To zostaje nam ile jeszcze światów? Sobie przybliżę trochę mikrofon, żeby nie było. Więc tak, tu mamy zrobione 100%. To teraz musimy w Planet Wisp i tutaj zrobić. No to już mamy połowę zrobioną. Kurde, nie to. Zapomniałem, że to trzeba trójkąt wcisnąć. Tak jakbym teraz normalnie poziom przechodził, a ja nie chcę przechodzić poziomu. Bez przesady. No czekajcie, upewnię się w sumie jeszcze raz, bo może coś pominąłem. Więc tak, tu mamy 100%, tu mamy 100%, tu mamy 100%. Nie, no to dobrze. Dobrze mówiłem. Myślałem przez chwilę, że coś pomyliłem. Starcie rywali, oczywiście, że tak. Troszeczkę inna muzyka leci, w sensie leci Planet Wisp, ale remix, no nie? Więc zobaczymy, jak sobie tutaj z tym frajerem damy radę. Przy okazji możecie w sekcji komentarzy napisać, jakie wy macie przeżycia z... Przepraszam, to nie jest muzyka z Planety Wisp, tylko to jest motyw muzyczny Metal Sonica. Przez chwilę myślałem, że to będzie coś podobnego, ale... No jednak nie. Więc możecie oczywiście napisać w sekcji komentarzy, jakie wy macie wspomnienia, o ile robiliście te challenge z Metal Sonicem. Czy wam sprawiały one problem, czy nie? Ja z chęcią poczytam. Bo wiecie, że ja lubię czytać wasze komentarze. Dobra, może mi teraz trochę lepiej iść, dlatego że przy okazji sobie coś przekąsiłem po drodze. A dla osób ciekawskich, co sobie przekąsiłem, to po prostu sobie wziąłem sushi. Ale nie byle jakie sushi, tylko sushi z suszarni. Hehehehe. A nie z jakiejś tam kurde żaby czy biedrony, kurde. Hehe. Kurde, jak ten Metal Sonic robi, że on jest tak już na przodzie? Serio mnie to zastanawia, bo kurde... No nie wiem. Co ja źle robię, że ja jestem tak w tyle? Zaraz ktoś powie, he, wszystko robisz źle, no ale... Wolałbym konkretną odpowiedź, co ja takiego źle zrobiłem, że jestem w tyle aż. Nie, dobra. To już przegrane jest. To już przegrane jest, bo on zbliżał się do mety. Znaczy, teoretycznie ja też bym mógł się zbliżyć do mety, no ale wiecie, o co chodzi. Po prostu spotkamy się już na samym końcu, jak ja ogarnę jakiś patent, no bo mapę już przecież znacie, no nie? I pamiętacie raczej.
Patrzcie, jak został porobiony śmietnik. Ładnie, kurde. Widzicie, wystarczyło wykorzystać Wispa w odpowiednim momencie. Mówię, tutaj dużo daje mi chociażby to, że sobie zjadłem to kurde pyszne sushi i troszeczkę kolką popiłem. Chłopaki, macie tę kolkę jeszcze? Tak więc zostałem nam już tylko dwa światy do zrobienia. A Metal Sonic potem będzie sobie gryzł ziemię. A raczej gryzł swoje, jak to się mówi, swój przecieknięty olej, a raczej wypije swój przecieknięty olej i nie wiem, przegryzie ten rozpierdolone kable w środku. No, wybaczcie, coś na szybko chciałem wymyśleć. Tak więc wygląda to tak. Tu mamy 100%, tu mamy 100%, tu mamy 100%, tu mamy 100%, więc teraz lecimy tutaj zrobić 100%. A potem robimy szmaragdy i będziemy mieli już całą grę zrobioną w 100%. Oh yeah! Zobaczmy, co tutaj kurde będzie się odpierdzielać. To w sumie będziemy mogli teraz się spotkać pod koniec, no nie? No bo wy chyba te plansze już też znacie, a jak wiecie, ja się chcę bardzo skupić. Więc dlatego przez to, że ja się chcę skupić, to bardzo mało gadam, a też nie chcę, żeby let's play właśnie wyglądał tak, że ja przez większość czasu będę siedział cichutko, jak mysz. Chociaż ta plansza jest krótka trochę, więc to możemy szybko zrobić. Więc jakie macie jeszcze plany na wakacje, moi drodzy, bo wakacje niebawem się kończą. Dzisiaj mamy 12 sierpnia. 12 sierpnia, a za niedługo będzie... Co ja zrobiłem? Czy ja wyszedłem? Bez kitu, ja wyszedłem, lol. To nie robimy tak, my wracamy, kurde, klepać się z tym przygłupem. Dalej, jedziemy z koksem, kurde. Zaraz dojedziemy śmietnika, bo już mam nawet pomysł, jak ja to zrobię. Jak widzicie, wszystko polega na tym, żebyśmy skakali najlepiej co drugą platformę. O, dokładnie tak. Patrzcie, jak on, kurde, jak on nam towarzyszy tutaj, kurcze pieczona, normalny gościu. Wie, że przegra, no to już nie ma innego wyjścia, no nie? Wait, o kurde! Yeah! Ale bym to spierdzielił, nie? Ale bym to spierdzielił, gdyby nie fakt, że ja się cofnąłem szybko. Tak to bym, kurde, nie wiem, gryzł ziemię i on by wygrał. Trochę się przestraszyłem. Trochę się, kurczę, pieczone przestraszyłem, powiem wam szczerze. Płynna doskonałość. Zajebiście. To teraz pytanie, jak będzie wyglądał ostatni z nim pojedynek. No to chyba będzie ostatni tutaj, co nie? Tak mi się wydaje. Upewnimy się. Tu mamy 100%, 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 a tutaj? Nie, tutaj nie musimy, czyli tylko tutaj nam zostaje. Asteroid Coaster. Dobra, zobaczmy, jak długi jest ten poziom. Szczerze, kompletnie nie pamiętam aktu drugiego tutaj. Nie wiem, czy on jest jakiś super długi, czy nie. Ale wydaje mi się, że jest, skoro czas to jest 4 minuty i 16 sekund. Dobra, no to co, widzimy się w takim razie ten, pod koniec tej planszy, bo już ją też mogliście zobaczyć. Patrzcie na to, gdzie ja jestem, a gdzie on jest. Proszę bardzo, kurde, zrobione. Tam Metal Sonic gdzieś daleko w tyle był. Coś mu nie pykło.
Easy to było w sumie. O, i ranga S. Bardzo dobrze. Bo wiecie, jak to mawia pewne przysłowie, ranga S, spokój jest. Yeah. Kolejna trofka wleci zaraz. No. Pogromca międzygwiezdnych? Coś takiego? Szczerze nie wiem. Może tak. No to kurde, zajebiście. Mamy tutaj wszystko zrobione. Teraz poczekajcie sekundkę. 88%. Zobaczcie, ile żeśmy zrobili, kurcze pieczone. Nie no, my wszystko zrobiliśmy poza szmaragdami. No, wszystko poza szmaragdami. Dlatego teraz pozwólcie, że zrobimy małe cięcie i widzimy się z wami za chwilę. Raczej ja się widzę z... Ja i Sonic widzimy się z wami za chwilę w każdym razie, to chciałem powiedzieć.